Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na zapowiedź piątej kolejki E-Winner pierwszej ligi żużlowej. A oczywiście przygotowali materiał Max razem ze Skorpionem, za co im bardzo dziękuję. Tak więc zapala się zielone światło, taśma poszła w górę i poszli. Planowo piąta kolejka ma odbyć się już dzisiaj o godzinie 18. Na stadion Wybrzeża przyjeżdża podbudowany ostatnim zwycięstwem Orzeł Łódź. Również planowo swoją kolejną szansę u gospodarzy ma otrzymać Mikael Bech, który ponownie zastąpi Jakoba Torsela. Pod szesnastką wyląduje zapewne Robert Chmiel. I nie wiadomo, czy w choćby początkowej części zawodów nie będzie tak jak w Bydgoszczy zastępował Kacpra Gomulskiego. Bardzo mocną parę przygotował trener berliński, ponieważ parę z Krystianem Pieszczkiem tworzyć będzie Peter Kildemand. W obozie łódzkim powróci do składu ma Norbert Kościuch. Jednak gdy liga jedzie teraz w tak ekspresowym tempie, to nie wiadomo, czy nie będzie jednak zmiany i szansy na kolejny rewelacyjny wynik nie dostanie Marcin Nowak. Zakładamy jednak, że będzie to ciekawe widowisko, gdyż oba dotychczasowe mecze w Gdańsku kończyły się zwycięstwami gości w stosunku 46-44. Niekoniecznie musi tak być i teraz, no bo w końcu do trzech razy sztuka. Jednak liczymy na kolejne emocjonujące, trzymające do końca w napięciu starcie. Niech wygra lepszy i śmigamy szybko do Bydgoszczy. Tuż po meczu w Gdańsku, bo o 20:30 rozpocząć ma się starcie w Bydgoszczy. Pomimo obfitych opadów deszczu poprzedniego dnia, zakładamy, że ten pojedynek dojdzie do skutku. Zaczynając od gospodarzy, to za Dawida Bellego będzie oczywiście stosowane zastępstwo zawodnika. Jednak tym razem Francuza przeniesiono pod numer 13. Parę z Dimitrim Berger, zakładamy, że tworzyć będzie Dawid Lampard. Chociaż na razie jest tam brak zawodnika. Para juniorska jest na ten moment bez zmian. Pod szesnastką zapewne ujrzymy Andersa Liagera. Z tego miejsca życzymy oczywiście powrotu do zdrowia Dawidowi Bellego. Drużyna Jerzego Kanclerza ostatnie dwa mecze przegrała i z pewnością ma nóż na gardle. Jednak po ostatniej domowej porażce z Tarnowem, to również Gnieźnianie nie są w komfortowej sytuacji, gdyż tam z pewnością liczą na zwycięstwo w Bydgoszczy. Nie wiadomo jest jedynie, kto pojedzie pod numerem 7. Jednak stawiamy tutaj na Marcela Studzińskiego, który powołując się na jego wypowiedzi o bydgoskim klubie, ma coś do udowodnienia. Zobaczymy tylko, czy na torze faktycznie pokaże, że Polonia straciła dobrego juniora, oddając go Startowi Gniezno. Pod ósemką powinien znaleźć się Fredrik Jakobsen. I nieuniknione, że on podobnie jak Liager będzie wskakiwał z rezerwy. Tak więc może być to niezły pojedynek dwóch rezerwowych. Przede wszystkim liczymy jednak na to, że pogoda pozwoli nam ten mecz odjechać. Tor po solidnych opadach może spowodować, że będziemy tu świadkami ciekawego widowiska. Niech pójdą iskry. I już lecimy do Tarnowa. Na następne emocje, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, kibice będą musieli czekać dwa dni. Następne dwa mecze zostaną rozegrane w czwartek, a zaczniemy od meczu w Tarnowie, gdzie Jaskółki po zwycięstwach z Polonią i z Gniezdem na wyjeździe wzbiły się do lotu. Są na fali wznoszącej. Przyjeżdża do Jaskółczego Gniazda Czerwona Latarnia Ligi, czyli Lokomotiv Daugavpils, który nie zdobył jak dotąd punktów w tym sezonie. Nie ma jednak co ukrywać, Łotysze postawili wysoko poprzeczkę Apatorowi Toruń, który przez pewien czas mógł się czuć zagrożony. Tydzień wcześniej do pewnego momentu dobrze to wyglądało w Ostrowie, gdzie drużyna Lokomotivu korzystała z usług Wadima Tarasienko. Teraz zakładamy, że Wadim ponownie pojawi się w składzie. Jednak póki co awizowany jest Ernest Matiuszonek. Jednak nawet biorąc na ten mecz Tarasienkę, czyli gościa z Krosna, faworytem do zwycięstwa będzie Unia Tarnów, która pokazała moc w meczu w Gnieźnie. Może i Tarnowianie odetchnęli z ulgą po tych dwóch ostatnich zwycięstwach, niemniej wciąż będą kroczyć po kolejne zwycięstwo. Zwłaszcza u siebie z pewnością, tak jak inne drużyny, będą chcieli zarobić jak najwięcej punktów. Determinacji jak co mecz nie zabraknie drużynie Lokomotivu, gdyż bijąc się o utrzymanie, nie da się jechać ze spokojem. Tutaj nie ma miejsca na większe potknięcia i Łotysze będą chcieli sprawić w Tarnowie sporą niespodziankę. No i na koniec jedziemy do Torunia. Piątą rundę zmagań zakończy nam pojedynek na Moto Arenie w Toruniu, gdzie Apator podejmie Arget Malesa Teżyt Ostrowie. Nie jest dziwnym fakt, że faworytem do zwycięstwa są Anioły z Torunia. I szokiem byłoby, gdyby ten mecz przegrali. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi występ w czwartkowym meczu Grzesia Walaska, który ucierpiał w Łodzi. Pomimo tych wszystkich kłopotów, ambicji ostrowianom z pewnością nie zabraknie. Jednak czy to wystarczy na mocne anioły? No właśnie. Gospodarze dysponują świetną, jak na realia pierwszej ligi, piątką seniorów. Tym bardziej na Moto Arenie. Myślę, że dla trenera bajerskiego kluczowe będzie po prostu zwycięstwo. Chociaż z pewnością chciałby, żeby jego drużyna zamknęła ten mecz jak najszybciej. Tak jak powtarzamy co tydzień, dopóki tor nie jest wymagający, to doświadczeni zawodnicy mogą być atutem dla Ostrowi w rozczytaniu ścieżek na torze. Gorzej jednak, jeśli wyścigi nie kończą się na starcie,
czy pierwszym okrążeniu, gdyż wtedy niekoniecznie ci doświadczeni zawodnicy mogą wytrzymać ten napór. Póki co Ostrowia ma za sobą dwa wyjazdy, które przegrała kolejno 36-54 oraz 38-52. Jak będzie w Toruniu? Z pewnością ciężko. Jednak na wynik poczekamy do czwartku. I jeszcze szybki rzut oka na tabelę po czterech rundach. A tutaj na czele E-Winner Apator Toruń z 8 punktami, na drugim miejscu Unia Tarnów z 6, na trzecim Orzeł Łódź z 4 i tyle samo punktów ma czwarty Zdunek Wybrzeże Gdańsk, piąty Arget Malesa Teżet Ostrowia i szósty Kar Gwarant Kapi Meble Budek Start Gniezno. Na siódmym miejscu Abramczyk Polonia Bydgoszcz z 2 punktami i czerwoną latarnią jest Lokomotiv Daugav Pils, na razie bez punktu. Tak więc moi kochani, jak to w pierwszej lidze bywa, emocje gwarantowane. Tak więc jeszcze raz Max i Skorpion wielkie dzięki za materiał, a jeżeli się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę i jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, to z góry cię do tego zachęcam. Zachęcam was również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie, oraz do odwiedzenia mojego Instagrama speedway_strefa. Tak więc to tyle na dziś, żużlowe świry zakręceni w lewo, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!